Chciałem zrobię filmik o bezdomnych w Polsce. Dziękuję wszystkim, którzy zrobili subskrypcję na kanale Wszystko Ameryce. Jest to w zasadzie odpowiedź o tych bajkach, które były pokazane. Tam młody człowiek zrobił sklejkę najróżniejszych filmów i informacji. Jest to dosyć kontrowersyjna sytuacja. Nazwane jest to Prawda o biedzie w Ameryce. Link podam na dole. Także będzie można rozpisać, dopisać, skomentować i tak dalej. Teraz jeżeli chodzi o kwestie tych bezdomnych. Obiecałem wam, dziękuję bardzo, jeżeli zrobicie subskrypcję, opowieść o trzech przypadkach, z którymi się spotkałem w trakcie mojego życia w Ameryce. Pierwszy przypadek to jest człowiek, młody człowiek mieszkający pod mostem, pod autostradą, dosyć blisko ścieżki rowerowej i miejsca, gdzie jest duży ruch, ale nie samochodowy. Zdjęcia będą pokazywane z tyłu w backgroundzie, także w tle. Także będziecie mogli zobaczyć, jak ci ludzie sobie mieszkają. Ciekawa sprawa jest, że część to ma pomysły, dosyć ciekawe pomysły. Jeden sobie zbudował platformę pomiędzy takimi blokami betonowymi. Ma tam najróżniejsze koce, nie koce, także pomimo środka zimy jest mu w zasadzie dosyć ciepło. Oni znikają wszyscy w czasie dnia. Robią różne swoje rzeczy, które tam potrafią, czy nie potrafią. Część z nich żebrze na skrzyżowaniach, bo to jest najlepsze miejsce, kiedy samochody stoją i dobre dusze dają im dolara, dwa czy pięć, czy jedzenie. Bardzo często ludzie myślą, że dadzą im jedzenie. Było tak w moim przypadku. Najlepiej znaleźć kontakt z człowiekiem, jeżeli coś mu się zaoferuje. Ja temu konkretnemu człowiekowi zaoferowałem, że pójdziemy do najbliższego McDonald'sa, gdzie kupię mu cokolwiek będzie chciał tam sobie zażyczyć sobie na śniadanie. Czy kawę, czy hamburgera, czy jakieś inne pączki. No i on w zasadzie zgodził się, powiedział, że nie ma co robić. I poszliśmy, ja sobie kupiłem kawę. On powiedział, że w zasadzie głodny to nie jest, jak już byliśmy na miejscu tam po 10 minutach czy 5 minutach tego przejścia. No i on w zasadzie powiedział, że nie jest głodny, bo miał śniadanie, kawy się chętnie napije z McDonald'sa, ale że chętnie zje potem. No ja byłem przygotowany na taką reakcję i oryginalnie myślałem, żeby gotówki mu nie dać, no ale złamałem się jednak i dałem mu te $5, które trudno powiedzieć, jak on wykorzysta. Tyle tylko, że troszeczkę sobie porozmawialiśmy i najciekawsza sprawa jest to, że ten człowiek mieszkający pod mostem zadeklarował się, że mieszka pod mostem, przyszedł tam do jakiejś organizacji państwowej, społecznej, stanowej, no i w zasadzie uznali go za psychicznie chorego. Te żółte papiery, wariackie papiery pozwoliły na to, że stan jest w stanie mu dawać $750 miesięcznie takiej emerytury. To jest powiedzmy $25 dziennie. To nie jest tak źle, szczególnie, że on nic nie wydaje. I on oficjalnie jest zarejestrowany w pewnych urzędach, on idzie tam do tego urzędu, bierze ten czek. Nie wiem, jak on zamienia to na gotówkę, no ale ma telefon, ma normalny plan, ma internet, wszystko sobie z tego swojego iPhone'a, nie wiem jaka to wersja była, ale widzi świat. Opowiedział to wszystko, ja się go pytałem, dlaczego powiedzmy nie szuka
jakiejś pomocy ze strony rodziny, znajomych, no to on powiedział, że on w zasadzie wszyscy nawalili, troszeczkę się przyznał, że on dużo nawalił, ale powiedział, że w zasadzie nie ma żadnych relacji już z nikim, z tą rodziną. No i to tak wygląda, że w zasadzie wszyscy z rodziny, znajomych byli pracodawcy i tak dalej, po prostu oleli go, bo wygląda na to, że była to jednostka niereformowalna. Człowiek ten po pewnym czasie to wyszło z niego, że on ma jakieś obsesje psychiczne. Zaczął opowiadać, że go śledzą, zaczął opowiadać, że ten swój telefon to na noc zawija folię w sreberko, żeby go nie znaleźli. Także ogólnie był inteligentny, odczytany, wyedukowany, zdecydowanie wygląda, że był wyedukowany. Wygląda na to, że miał dobrą pozycję, pracował, na pewno nie pracował jako fizyczny robotnik z łopatą, no ale jednak zdecydował, że będzie żył na ulicy. No i żył na ulicy, i żyje na ulicy. I widać mu to pasuje. W tym rejonie tam wygląda na to, że część ludzi to stara się stworzyć sobie jakieś takie gniazdko i nie są jeszcze do końca zdegenerowani. Wygląda na to, że załatwiają się, powiedzmy, na końcu tego mostu. Część to się nie załatwia, bo niedaleko mają stację metra, także w zasadzie mogą iść tam i mają umywalkę i mają ubikację i tak dalej, no ale część pomimo wszystko robi tam na miejscu. Kiedy ten smród cały wygląda na to, że przepływa w powietrzu do nich. Powiedział, że ma tam te swoje malutkie mienie, które na zdjęciach też z tyłu będzie pokazane, mają jakieś takie swoje walizki, mają jakieś materace, mają jakieś śpiwory. Mówi, że śpi z nożem, bo po prostu część tych ich współplemieńców, towarzyszy tej swojej niedoli pod tym mostem, jeżeli się nagazuje, to po prostu często przychodzi i chce steroryzować tych swoich towarzyszy niedoli. Bardzo podkreślił, że pasuje mu, że ma pieniądze na alkohol i ma pieniądze na marihuanę, no, jakichś bardziej poważnych narkotykach nie wspominał. Także powiedzmy $25 dziennie na takie sprawy, kiedy litr wódki kosztuje powiedzmy $10, to jest spora suma, jeżeli ktoś nie ma wydatków na dom, nie ma wydatków na dzieci i tak dalej. Oczywiście, że to jest nędzna egzystencja i są to tak zwani dzisiejsi nędznicy, no ale oni zdecydowanie nie umierają z głodu. Oni zdecydowanie nie umierają z głodu. Są ludzie, którzy im pomagają. Tam naokoło to przynoszą najróżniejsze ciuchy, nieciuchy. Część nawet na jednym z tych zdjęć będzie pokazane. Ma jeszcze metki ze sklepu. Po prostu metki ze sklepu ktoś albo nie używał, albo kupił, zostawił. Zostawiają im tam pod tym mostem rękawiczki, zostawiają im różne na szyję i tak dalej. No ciężki przypadek, przykro, ten facet to miał gdzieś 30 a 40 lat mniej więcej. Ale odłączył się od rodziny. Drugi przypadek był na zachodnim wybrzeżu dla odmiany w Portland, Oregon. I tam była taka sytuacja, że chodziłem i zauważyłem, że było miejsce
otoczone takim płotem ze starych drzwi. Taki mur zrobili, no nie tyle mur, bo to nie było budowane, ale drzwi jedne przy drugich pozbijali deskami i było jedno takie malutkie wejście. Ironiczne to było to, że napis był, że już więcej tych bezdomnych nie przyjmują, że cały ten teren się nasycił, mają tam 78 ludzi i więcej nie będą przyjmowali, i żeby nie prosić, żeby nie prosić, żeby ich przyjęli, bo już nie da rady więcej. Także cała ta komuna w tym stanie po prostu też się nasyciła, no i zaczyna się segregacja i zaczyna się rozdzielanie. Także te wszystkie utopijne, ideologiczne dzielenie też ma swój limit. Ciekawe było to, że ten plac cały to był pusty plac, ofiarowany, albo w zasadzie było powiedziane przez właściciela, że ci bezdomni mogą to używać. O środku miasta w zasadzie. A dlaczego? Dlatego, że ten człowiek, który był właścicielem tej ziemi, to on był właścicielem chyba restauracji czy jakiejś pizzerni, i to się spaliło. I później miasto mu robiło straszne wstręty, żeby to odbudować, zrehabilitować, poprawić i tak dalej. Dali mu jakieś takie zaporowe sprawy, zezwolenia, trudno powiedzieć, ale on z zemsty po prostu powiedział: używajcie bezdomni tam, i to była taka igła dla tego superliberalnego miasta, którzy w zasadzie nie pozwolili biznesowi działać, no to on dał to bezdomnym. No i ten człowiek, ja tam poszedłem, rozmawiałem z nimi, bo to siedzieli, to było latem, siedzieli sobie, partię szachów rozgrywali, no i tak sobie porozmawialiśmy, tam zaproponowałem im, że może pójdziemy na pączki czy coś tego, to powiedzieli, że nie, dziękuję, ale pieniądze to zawsze się przydadzą. Pieniędzy ogólnie staram się nie dawać, tylko jedzenie. Jedzenie albo picie, albo kawę, no i nie picie wysokotrunkowe. No i on zaczął tam opowiadać, że on w zasadzie jest ze wschodniego wybrzeża, gdzie ma rodzinę, gdzie pracował, i parę lat wcześniej zdecydował pojechać na zachodnie wybrzeże, na ten zachód amerykański. Z jakiegoś tam powodu, ja nie wiem, czy on pracował, czy nie pracował, ale w końcu wylądował na ulicy. No i wylądował na tej ulicy, w tej komunie. Ten Portland to nie ma takiego klimatu, żeby zamarznąć na żywca. No i zawsze się znajdują się ludzie, którzy im pomogą, czy to jakieś jedzenie na ciepło, czy ubrania, czy zaproponują, żeby się wykąpali w jakimś schronisku. I jest cała grupa ludzi, tych ochotników, którzy w zasadzie podtrzymują tą grupę, która nie za bardzo chce pracować. Bardzo chętnie uzyskuje wszystko od innych, ale do pracy nie jest skłonna. Ja się go zapytałem, mówię: słuchaj człowieku, no przecież ty masz na wschodnim wybrzeżu rodzinę, masz tam może znajomych, może to ta praca, którą zostawiłeś, może potrzebuje, może gdzieś indziej potrzebują. On stwierdził, że on nie ma potrzeby wracać. On powiedział, że jemu życie na ulicy całkowicie odpowiada i że znajduje satysfakcję w swoim życiu. Tak, tak filozoficznie oczywiście, jak zwykle ci ludzie to są bardzo oczytani. Oni jak zwykle dopowiadają sobie do tego filozofię. No i też była ta kwestia tych zmowy historycznej i szpiegowania, i tego, że chcą go złapać. Trudno powiedzieć, kto chce ich złapać i dlaczego miałby ich złapać i dlaczego mają ich śledzić, ale te obsesje jakoś tak wyrastają chyba automatycznie z tego alkoholu i z tych narkotyków. Coś się im w głowie tam zmienia i po prostu zaczynają wierzyć. Trzecia i ostatnia historia to była w środku zimy, srogiej zimy, dużo śniegu. Wcześniej
prasa i telewizja podawała, że bezdomni zamarzają na ulicach. No ja akurat pojechałem do biblioteki tam odebrać książki czy zostawić jakieś książki, no i parkowałem z tyłu za biblioteką i widziałem w zasadzie, jak przyszła organizacja społeczna z jakiegoś schroniska i oni w zasadzie chcieli przekonać tych bezdomnych, żeby oni opuścili te kratki wywiewowe, gdzie ciepłe powietrze z cyrkulacji tej całej biblioteki jest wypychane. No i oni sobie porobili takie różne łóżka, nie łóżka, jakieś śpiwory i sobie tam po prostu siedzą i wiedzą, że nie zamarzną. I ta organizacja proponowała im, chodźcie do schroniska, to dostaniecie jedzenie, wymyjemy was, ogolimy, prędzej czy później znajdziemy wam jakieś miejsce zatrudnienia, zrobimy wam papiery, może załatwimy wam ten Supplemental Social Security, jeżeli nie macie, to jest to, co tamten człowiek w tym pierwszej historii dostawał. Oni powiedzieli, że w zasadzie nie chcą iść do schroniska, oni powiedzieli, że nie potrzebują żadnej pomocy finansowej, no bo oni się obawiają, że to wchodzi do jakiejś tam kartoteki i że będą ich śledzili, także wolą pozostać anonimowi i wolą pozostać na ulicy, bez tego punktu i kontaktu z oficjalnym państwem czy kimś, kto chciałby nimi zawładnąć. Po prostu odmawiają. Jedyne co poprosili, to o koce. O koce powiedzieli, że jeżeli macie koce, jeżeli możecie nam zostawić te koce, no to bardzo chętnie weźmiemy. Jest to tak w ten sposób, bo oni po prostu, jeżeli coś jest strasznie brudnego, to oni wyrzucają. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję wam za wysłuchanie, dziękuję wszystkim za subskrypcję. Jeżeli wam się podoba, przekażcie link na dole innym. Do widzenia.